Dobra, próba mikrofonu. Jak on będzie działał? Siemanko, siemanko. Witam Was, elektryczne świry. Właśnie postanowiłem pojechać do paczkomatu kołem, bo mamy 8 stopni ciepła. No i najważniejsze, testuję dzisiaj mikrofon bezprzewodowy. Dostałem od swoich ziomeczków elektrycznych, od swojej narzeczonej. Z ciekawszych rzeczy dzisiaj mam założony, nie przykręcony, a przyklejony, to też jest ważne, błotnik tylni od Luka. Sprawdzam na przyklejenie taśmą dwustronną mocną, czy wytrzyma. Najważniejsze, czy uchlapie, czy ochlapie mnie. Ale samolot zagłusza. Ciekawe, jak będzie dźwięk ściągał nowy mój mikrofon. Dobra, Jaca nie odbiera, jedziemy przejechać się jeszcze. No i lecimy sobie powolutku. Pierwszym i najważniejszym projektem w 2021 roku u mnie na kanale będą podróże. Będę jeździł, będę starał się raz w miesiącu jeździć do różnych miast w Polsce, spotykać się z ludźmi, z zrzeszeniami, z grupami. Wszyscy, co jeżdżą na różnych elektrykach, wszystkich chcę poznawać, wszystkich chcę zbierać do jednej grupy wielkiej, żeby sobie pomagać i zawsze mieć z kim pojeździć. I tak właśnie będzie wyglądało, że co miesiąc będę tam w różnym mieście, będę pokazywał miasto, ale nie od strony historycznej czy kulturowej, tylko po prostu będziemy szybkie zwiedzanie miasta, jak można sobie właśnie w weekend zwiedzić jakieś miasto, mając na przykład kółko, bo ja akurat będę to robił wszystko na kole. Ale będę też pewnie poruszał tematy jak na desce, czy hulajnodze, czy też tutaj można podjechać, czy nie można, jak z zostawieniem rzeczy i wszystkie tego typu sprawy będą poruszane. Plus do tego poznawanie nowych ludzi, pokazywanie ciekawych miejsc. Projekt numer 2 to będzie projekt na wtyczkę i szamkę. To będą zależne od siebie dwa projekty, bo jeżdżąc do różnych miast też będę odwiedzał różne lokale, o ile będą już otwarte, a jak nie będzie otwarty, to na wynos. A czy jest lokal otwarty, można wejść zamówić w środku, czy można na przykład właśnie na wtyczkę i szamkę, czyli odciąć swój sprzęt i podładować go trochę, czekając na jedzenie. To jest, uważam, że bardzo dobra inicjatywa i będziemy robić tak, że będę rozmawiał z właścicielami czy menadżerami, czy będzie można przykleić gdzieś tam z przodu na szybie wlepkę na wtyczkę i szamkę, żebyście wiedzieli, że na przykład tutaj można przyjechać i zjeść i podładować się. Przepraszam, chłopaki. Dzięki. Z ciekawszych rzeczy jadą już do mnie nasze wspólnie drukowane pady z Darkiem. To już jest ich trzecia odsłona chyba. Będą nie tylko takie, jak były na początku, czyli jedyne złączone, ale też daliśmy wybór, że jeżeli ktoś chce rozcięte i dopasowywać sobie, to też będzie miał taką możliwość. No ale na razie ja muszę je testować. Dopiero potem będziemy mogli je dawać ludziom, żeby też je testowali i sami mówili, jak jest. No, idealna dzisiaj aura do sprawdzania błotnika od Luka. Niby do 30-40 ma nie chlapać. Zobaczymy stan mojego plecaka, spodni, jak skończę jeździć. Tutaj przy ulicy sprawdzę
jak będzie zachowywał się mikrofon przy ruchliwej ulicy i cały czas jeżdżących samochodach, a ja sobie będę po prostu jechał obok i mówił, muszę też to wiedzieć. Mikrofon, do którego mówię, jest przyczepiony do bluzy i ja go nie czuję. To jest bardzo fajne, bo jest lekkie i tak powinno być, ale zarazem jest też takie, kurde, a może ja już go nie mam i gdzieś mi wypadł dawno temu. Chyba będę musiał założyć kominiarkę, bo mi podwiewa. Jak przed chwilą wyjmowałem z plecaka tą kominiarkę i patrzyłem, czy plecak jest uwalony, bo jest naprawdę na chodnikach nieciekawie, jest wreja w miejscach kilku, albo woda, gdzie może się kosmicznie sypać. No i jest spoko, nie wiem jak spodnie. Chcę sprawdzić ten mikrofon razem z kominiarką, to przecież muszę coś do was mówić. Będą też oczywiście recenzje. Już niedługo, mam nadzieję, pokażę wam kilka fajnych rozwiązań na nadchodzący sezon. Często poruszany temat tutaj u nas w grupach, ja często też słyszę, sam dostaję jakieś zapytania, co w sytuacji, gdzie nasza druga połówka, żona, dziewczyna, kochanka, chce z nami pojeździć, ale nie chce jeździć na tym sprzęcie, co my akurat jeździmy. Czyli wybrać coś, jakąś alternatywę, która pozwoli razem wspólnie spędzać czas, ale nie zrazić do sprzętów elektrycznych. Porównywanie sprzętów typu rower do hulajnogi, czy rower ma sens, nie wiem, w bloku, bez windy. Mamy teraz wspaniałą drogę, żeby sprawdzić błotnik, bo jest cała woda. Taram, ta, tam, 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 tam. Lecimy cały czas po tej wodzie. Zobaczymy, co ten błotnik warty. No dodam to, że jest na kleju, to można zawsze powiedzieć, że nie zastosowałem się do rad producenta. Najpierw ja chcę go sprawdzić, zanim go ja przewiercę, bo uważam, że to jest minus tego błotnika, że trzeba wiercić otwory. Problem staje się wtedy, jak nawet postawicie koło, osunie się. Trudno, pękło. Błotnik tylny pękł. Nic się wielkiego nie stało. Ale co? Ale nie, bo tu patrzmy, wejście śrubki przy obłamaniu rozbiło otwór i już nie trzyma wkręconej śrubki. Załóżmy, stało się to na już dwóch, a potem na trzech i czterech i koniec, i nie będzie gdzie kręcać. Błotnik jest tak zrobiony, że jest dopasowany do wejścia. Trzeba tutaj pomyśleć, jak go zmodyfikować. Super, super, fajny dzień. Trochę jeszcze tutaj się czuję niepewnie, bo jest dużo miejsc oblodzonych. Łapki w górę i subów dużo, to wtedy będziemy dużo ciekawych akcji robić. Zwariowane świry, elektryczne świry, dobra banda. To i wiele jeszcze innych rzeczy dowiecie się na moim kanale. Koniecznie zasubskrybujcie, zostawcie łapkę, pokażcie w komentarzach, że jesteście aktywni. I takim sposobem zrobiliśmy sobie małego bielańsko-żoliborskiego tripa. Pogadaliśmy o najważniejszych sprawach. Ja jeszcze przy okazji załatwiłem swoje sprawy. Sytuacja wygląda tak, że był przyczepiony. Chciał go poprawić. No i się odkleił, taśma się odkleiła. Więc jest kicha, więc wyjdzie na to, że trzeba będzie wiercić, żeby był na stałe, bo no spisał się. Spisał się. Nie jestem mokry, tutaj macie potwierdzenie w spodniach i plecak.
jest też czysty. Będziemy czyścić koło z tej soli, co dzisiaj się nazbierała, i przypineczkę przypniemy. Pizza. Dobra, trzyma się. Proszę bardzo. Proszę i proszę. Sekcja komentarzy jest wasza. Pamiętajcie o lajkach i subskrypcji. I widzimy się w następnym odcinku.